W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o sprawie niezwykle tajemniczego zaginięcia pięciolatka, który niemalże zniknął z powierzchni Ziemi w przeciągu około 40 sekund, na które ojciec spuścił go z oczu, aby przekazać młodsze dziecko w ramiona swojej żony. Początkowo przypuszczano, że chłopiec samodzielnie oddalił się w stronę pobliskiego lasu, jednak pewne późniejsze wydarzenia, które miały miejsce podczas prowadzonych na szeroką skalę poszukiwań, sprawiły, że opinia publiczna zaczęła poważnie wątpić w ogólnoprzyjętą teorię. Na początku 1989 roku Matsuoka Shinya był niespełna pięcioletnim, rezolutnym chłopcem mieszkającym wraz z rodzicami, starszą siostrą i młodszym bratem w mieście Ushiku, położonym na terenie prefektury Ibaraki, zlokalizowanej w centralnej części Japonii. Maluch przyszedł na świat 13 kwietnia 1984 roku i od najmłodszych lat określany był przez otaczających go dorosłych jako dziecko ruchliwe, ciekawe świata i wyjątkowo inteligentne. Był on bowiem w stanie zapamiętać numery telefonów do domu, pracę obojga rodziców, a także pełen adres, przy którym rodzina zamieszkiwała. Warto tutaj dodatkowo wspomnieć, że japońskie adresy nie należą do najprostszych, gdyż podaje się w nich nie tylko kod pocztowy i miasto, ale nierzadko także prefekturę, okrąg, podstrefę i tym podobne. 5 marca 1989 roku rodzina państwa Matsuoka otrzymała tragiczną wiadomość o śmierci babci chłopca ze strony matki. Jako że pogrzeb wyznaczony został już na dzień kolejny, rodzina miała niewiele czasu na spakowanie i pokonanie dystansu ponad 700 kilometrów, jaki dzielił Ushiku z rodzinnym miasteczkiem pani Keiko, matki chłopca, którą było miasto Komatsushima, znajdujące się na terenie prefektury Tokushima. Mimo wszystko udało im się dotrzeć na czas i 6 marca cała piątka wzięła udział w pożegnalnej ceremonii. Następnie postanowili oni zatrzymać się na noc u innych krewnych pani Keiko, których dom znajdował się w miejscowości Sadamitsu, położonej nieco dalej, około 80 km na zachód. Obecnie mieścina już nie istnieje, została bowiem po 2000 roku połączona z innymi pomniejszymi obszarami, tworząc jedną większą miejscowość o nazwie Tsurugi. W 1989 roku było to jednak niewielkie miasteczko zamieszkiwane przez nieco ponad 5000 osób. Jak niektórzy z Was mogą zaobserwować na załączonych grafikach, była to dość górzysta okolica otoczona zewsząd gęstym lasem, która zapewniała idealne warunki dla tych, którym zależało na bliskim kontakcie z naturą. Mimo iż nie było to szczególnie gęsto zaludnione miejsce, na zdjęciu z 1991 roku, wykonanym z lotu ptaka, możemy zauważyć większe bądź mniejsze skupiska domów jednorodzinnych rozsiane na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych. Tak czy inaczej, Sadamitsu znacznie różniło się od ponad 80-tysięcznego miasta, w jakim państwo Matsuoka postanowili osiedlić się na stałe. Rankiem 7 marca, podczas kiedy kobiety przygotowywały śniadanie dla całej rodziny, ojciec Shinji, pan Masanobu, postanowił zapewnić im trochę spokoju i zabrać wszystkie dzieci, zarówno trójkę własnych, jak i kilkoro ich kuzynów, na krótki spacer po okolicy. Z tego, co udało mi się wyczytać z relacji mężczyzny, nie minęło więcej niż 10 minut, kiedy grupa ruszyła w drogę powrotną. Pięciolatek nie chciał jednak jeszcze wracać, gdyż nie miał wcześniej okazji przebywać w podobnym otoczeniu i prosił ojca, aby mogli pozwiedzać odrobinę dłużej. Pan Masanobu postanowił spełnić prośbę syna, zaznaczył jednak, iż będą musieli najpierw przekazać jego 2-letniego brata pod opiekę mamy, gdyż malec dosadnie okazywał swoje niezadowolenie z faktu, że jest głodny. Dom, w którym rodzina Matsuoka spędziła noc, wybudowany został na wzniesieniu, a więc w drodze powrotnej grupę czekało pokonanie około 10-metrowego odcinka betonowych schodów prowadzących bezpośrednio na podwórze. Miejsce to wyglądało podobnie do tego, które możecie zobaczyć teraz na zdjęciu. Starsze dzieci pobiegły przodem. Zaraz za nimi podążał pan Masanobu, niosący na rękach 2-latka,
Shinya natomiast szedł na samym końcu, samodzielnie pokonując kolejne stopnie. Ojciec co chwilę odwracał się, aby sprawdzić, jak chłopiec sobie radzi, aż do momentu, kiedy cała wycieczka bezpiecznie dotarła na szczyt. Ten aspekt będzie niezmiernie ważny w omawianej sprawie. Pan Masanobu był bowiem pewien, że widział, jak pięciolatek wdrapał się w tamtej chwili na samą górę. Następnie mężczyzna wszedł do budynku, zawołał żonę, przekazał jej młodszego syna oraz informację, że on i Shinya pobawiał się jeszcze kilka minut na dworze, po czym wyszedł na zewnątrz. Według niego wykonanie wszystkich tych czynności zajęło nie więcej niż 30-40 sekund. Jednak kiedy opuścił dom i zaczął wodzić wzrokiem za chłopcem, nigdzie nie mógł go zlokalizować. Początkowo obszedł całe podwórko, a także sprawdził wspomniane wcześniej schody, jednak po dziecku nie było ani śladu. Masanobu wołał syna głośno po imieniu, mimo to nie uzyskał oczekiwanej odpowiedzi. Po kilkuminutowych poszukiwaniach mężczyzna zaczął się już poważnie niepokoić, dlatego też zawiadomił o wszystkim żonę oraz pozostałe osoby obecne w tamtym momencie w domu. Wszyscy dorośli postanowili dołączyć do poszukiwań pięciolatka, jednakże kiedy po godzinie nikomu nie udało się ustalić czegokolwiek, rodzice, około godziny 10, zadecydowali o zgłoszeniu zaginięcia. Na miejscu szybko pojawili się lokalni strażacy, którzy znali okoliczne tereny niemalże na pamięć, więc mogli okazać się w tym przypadku nieocenioną pomocą. Policjanci, po wysłuchaniu historii zniknięcia dziecka, utworzyli początkowo 15-osobowy zespół śledczych, do których jeszcze tego samego dnia dołączyła ponad setka funkcjonariuszy prewencji. Chęć dołączenia do akcji zgłosiło także wielu lokalnych rezydentów, dzięki czemu grupa poszukiwawcza już kilka godzin po zaginięciu składała się z ponad 200 ochotników. Jako że dom zlokalizowany był na końcu leśnej drogi, w bardzo cichej i spokojnej okolicy, a dookoła znajdowało się jedynie kilku sąsiadów, za najbardziej prawdopodobną teorię obrano tę świadczącą o fakcie, iż chłopiec odszedł na moment gdzieś w las, możliwe, aby zrobić rodzicom kawał, po czym zgubił się i nie potrafił samodzielnie odnaleźć drogi powrotnej. Z tego względu zaplanowano masowe przeszukanie leśnego terenu wokół domu krewnych pani Keiko. Każdemu zainteresowanemu pokazano zdjęcie Shinji oraz przekazano informację, iż mierzy około 110 cm wzrostu, waży nieco ponad 19 kg, a na lewej brwi posiada niewielką, aczkolwiek zauważalną bliznę. Następnie przeprowadzono rozległe poszukiwania trwające kilka długich dni, jednakże żadna z obecnych na miejscu osób nie znalazła choćby najmniejszego śladu po synu państwa Matsuoka. Kolejną teorią przyjętą przez śledczych było oczywiście porwanie, choć lokalnym mieszkańcom wydawała się ona zupełnie nierealna, ponieważ, jak już wspominałam, okolica była raczej odludna, nieco odseparowana od reszty miasteczka i obce osoby nie zapuszczały się w tamto miejsce przypadkiem. Jeżeli ktoś już się tam zjawiał, przyjeżdżał w jakimś konkretnym celu. W momencie zaginięcia dziecka na polu oddalonym o około 100 metrów pracowało kilku rolników, których policja oczywiście postanowiła przesłuchać, jednakże ci zgodnie twierdzili, że tego dnia nie widzieli samotnie przechadzającego się kilkulatka, a także nie zauważyli nic odbiegającego od normy, co jakoś szczególnie przykułoby ich uwagę, przykładowo nieznanych pojazdów czy obcych kręcących się gdzieś w pobliżu. Zakładano więc, iż jeżeli chłopca faktycznie ktoś uprowadził, musiała to być osoba pochodząca z najbliższej okolicy. Ustalono, że rodzina, u której nocowali państwo Matsuoka, nie informowała żadnego z sąsiadów, że w najbliższym czasie zamierzają kogoś gościć. Mimo wszystko postanowiono założyć podsłuch na telefonie stacjonarnym w domu krewnych Keiko, w którym z oczywistych względów rodzina Matsuoka nocowała jeszcze przez kolejnych kilka dni, w razie gdyby porywacz zadzwonił w sprawie okupu. I finalnie okazało się, że był to bardzo dobry krok. Co prawda małżeństwo nie otrzymało telefonu w sprawie przekazania pieniędzy, nagrano natomiast inną rozmowę, która początkowo wydawała się zupełnie zwyczajna, aczkolwiek po czasie, po przeanalizowaniu pewnych jej aspektów stwierdzono, że może mieć wiele wspólnego z zaginięciem chłopca. 16 marca, 9 dni po zaginięciu Shinji, pan Masanobu odebrał połączenie od jakiejś kobiety, która na wstępie zapytała, czy może rozmawiać z jego żoną. Mężczyzna przekazał Keiko słuchawkę, po czym obie kobiety kontynuowały rozmowę. Dzwoniąca przedstawiła się jako mama Nakahare Mariko, dziewczynki, która uczęszcza do przedszkola Seikei, do grupy Księżyc.
Ci z Was, którzy posiadają pociechy, mieli zapewne styczność z taką praktyką, kiedy poszczególne grupy dzieci w placówce nie są numerowane, a oznaczane jakimiś symbolami typu słoneczko, koniczynka czy cukierek. W japońskich przedszkolach jest to niezwykle popularne. Tak się składa, że Matsuoka Keiko od razu skojarzyła zarówno samo przedszkole, jak i księżycową grupę. Była to bowiem placówka, do której w ich rodzinnym mieście Ushiku uczęszczała najstarsza córka pary. Nieznajoma kobieta wyznała, że w związku z zaginięciem młodszego brata dziewczynki na terenie przedszkola prowadzona jest zbiórka pieniędzy, które mają zostać następnie przekazane na pokrycie choćby części kosztów związanych z poszukiwaniami. Pani Nakahara nie wiedziała jednak, czy rodzina Matsuoka ma zamiar wrócić do Ushiku w najbliższym czasie i wtedy będzie możliwość dostarczenia im całej kwoty osobiście, czy może mają oni zamiar pozostać jeszcze jakiś czas w Sadamitsu i lepiej by było, gdyby pieniądze ze zbiórki zostały przesłane do nich pocztą. Pani Keiko odpowiedziała, że jest niezmiernie wdzięczna za pomoc, a także odparła, że część rodziny, w tym ona sama, wraca do Ushiku już następnego dnia, to jest 17 marca, więc będzie mogła odebrać gotówkę z placówki, przykładowo podczas odprowadzania do niej córki. Jednak jak ogromne było jej zdziwienie, kiedy kilka dni później faktycznie udała się do sekretariatu po pieniądze i uzyskała od pracowników informację, że żadna tego typu zbiórka nie była przeprowadzona. A co więcej, do opisywanego przedszkola nigdy nie uczęszczała dziewczynka o personaliach Nakahara Mariko. Dopiero w tamtym momencie do kobiety zaczęły docierać pewne sprzeczne sygnały, które wcześniej mimowolnie zignorowała. Po pierwsze, skąd matka dziecka, które przypisane jest do jednej grupy z jej córką, miałaby uzyskać numer telefonu do jej krewnych zamieszkujących niemalże 800 km dalej? Po drugie, 9 dni po zaginięciu chłopca sprawa nie uzyskała jeszcze szerokiego, ogólnokrajowego rozgłosu, skąd więc wiedziano by o niej w przedszkolu w Ushiku? Keiko powiadomiła oczywiście o wszystkim śledczych, którzy w cudzysłowie odkopali z pozoru niewinne nagranie, po czym przesłuchiwali je każdego dnia w celu ustalenia, kim mogła być osoba dzwoniąca. Wspólnie z rodzicami Shinii doszli do wniosku, że akcent tajemniczej kobiety wskazuje na fakt, iż prawdopodobnie pochodzi ona z terenu prefektury Tokushima, czyli z okolicy, w której doszło do zaginięcia dziecka. Informacja ta zrodziła jednak znacznie więcej pytań niż odpowiedzi. Bo jeżeli przyjmiemy, że była to prawda, to skąd wiedziałaby, do którego przedszkola, a nawet do której grupy uczęszcza w Ushiku córka państwa Matsuoka? I po co w ogóle wykonała ten telefon? Czyżby chciała wybadać, kiedy rodzina zamierza powrócić do domu? Ale po co? Przecież mogła być pewna, że nawet jeżeli wyjadą oni z Sadamitsu, to lokalna policja nie zakończy poszukiwań z dnia na dzień. Tak czy inaczej, po powrocie zdesperowani państwo Matsuoka postanowili zrobić wszystko, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o zaginięciu Shinii. W źródłach znalazłam informację, że ponad 50 razy pojawili się oni w telewizyjnych programach, gdzie opowiadali o okolicznościach jego zaginięcia. Tworzyli, drukowali i rozdawali tysiące ulotek ze zdjęciem i opisem chłopca, licząc na to, że jeżeli został on porwany, to ktoś rozpozna go i zawiadomi odpowiednie służby. Pan Masanobu zdecydował o odejściu z pracy, aby być w stanie poświęcić cały swój czas i energię na poszukiwania syna. Co jakiś czas dbał o to, aby wykonana została progresja wiekowa, jak Shinya wyglądałby w wieku 6, 7, następnie 8 lat, ponieważ mimo upływu czasu ani on, ani jego żona nie tracili nadziei, że pewnego dnia chłopiec do nich wróci. Kiedy internet rozwinął się na tyle, aby stać się dla mężczyzny użytecznym narzędziem, założył on liczne profile społecznościowe, grupy i strony internetowe, na których stare publikował informacje w sprawie zaginięcia. Jego ogromne starania nie szły na marne. Co jakiś czas rodzina lub też policjanci dostawali informacje, że chłopiec do złudzenia przypominający Shinię był widziany gdzieś na terenie Japonii. Pierwszy taki donos pochodził od świadka, który twierdził, że w maju 1989 roku, czyli 2 miesiące po zaginięciu dziecka, widział na jednej z plaż nieopodal miasta Tokushima mężczyznę, który trzymał na rękach chłopca, niezwykle podobnego do tego z plakatów. Kiedy świadek podszedł odrobinę bliżej, aby przyjrzeć się twarzy kilkulatka, niosący go człowiek natychmiast obrócił dziecko tyłem i okrył jego twarz, po czym oddalił się w kierunku zaparkowanego nieopodal białego samochodu. Shinya widziany był rzekomo także w mieście Yonezawa i to nie przez jedną czy dwie osoby, ale kilkanaście.
Jednego dnia ktoś dostrzegł go rzekomo w pobliżu centrum handlowego, innego na placu zabaw, jeszcze innego w okolicznym parku. Zawsze przebywał jednak w towarzystwie osoby dorosłej. Śledczy próbowali sprawdzić wszelkie tropy uzyskane od informatorów, jednak nie było to łatwe. Dziecko miało być widziane w Hokkaido, Yokohamie, Shikoku, Kanagawie, Chugoku, krótko mówiąc, niemalże na terenie całej Japonii. Co ciekawe, wiele z tych telefonów łączył pewien wspólny mianownik. Otóż znaczna część świadków wspominała, że w momencie, kiedy widzieli chłopca, miał on blizny na nadgarstkach lub też zabandażowane nadgarstki, a do tego był bardzo niechlujnie ubrany. Pewna kobieta, twierdząca, że miała z nim do czynienia w metrze, widząc, w jakim stanie dziecko się znajduje, zapytała go, czy nie potrzebuje pomocy. Chłopiec miał odpowiedzieć, że jest maltretowany przez swojego wujka, na co jego rozmówczyni zapisała na kartce numer telefonu swojej siostry. Nie wiadomo dlaczego nie swój własny, ale możliwe, że siostra była policjantką lub też psychoterapeutką. I dodała, że jeżeli tylko będzie miał jakieś kłopoty, to może bez problemu się z nią skontaktować. Chłopiec jednak nigdy nie zadzwonił. Lata mijały, a po zaginionym Shinji nie było ani śladu. Zupełnie jakby podczas pamiętnych 40 sekund w 1989 roku zapadł się pod ziemię. Mimo wszystko, jego rodzice nadal pielęgnowali w sobie nadzieję, że chłopiec żyje, ponieważ pomimo przeprowadzenia dokładnych poszukiwań na szeroką skalę, nigdy nie odnaleziono ani ciała, ani też szczątków ich dziecka. I dopiero niedawno, w 2018 roku, 29 lat od tragedii, zupełnie niespodziewanie pojawił się pewien przełom, który spowodował, że rodzina ujrzała ogromną szansę na rozwiązanie zagadki, co działo się z ich potomkiem przez cały ten czas. W styczniu 2018 roku, w jednym z odcinków popularnego programu Kinkyu Kokai Dai Sosaku, którego zadaniem jest m.in. analiza oraz nagłaśnianie przypadków osób zaginionych, pojawił się dwudziestokilkuletni mężczyzna o personaliach Wada Ryuto. Człowiek ten opowiedział prowadzącym swoją historię, według której 29 lipca 2014 roku został odnaleziony nieprzytomny w jednej z toalet na terenie centrum handlowego w mieście Yatomi, zlokalizowanym na terenie prefektury Aichi. Pozwólcie, że pokażę Wam teraz kilkunastosekundowy fragment programu. Dzisiaj Osoby, które natknęły się na mężczyznę, natychmiast zawiadomiły pogotowie, które odeskortowało go do najbliższego szpitala. Na miejscu lekarze orzekli, że pacjent jest bardzo osłabiony, odwodniony, a także doznał udaru cieplnego. Przy wzroście 167 cm ważył jedynie niecałe 50 kg. Jako że nie miał on przy sobie żadnych dokumentów i nie był zbytnio w stanie porozumiewać się przy pomocy mowy, pielęgniarki podały mu tabliczkę oraz marker, aby ten zapisał na niej swoje imię i nazwisko. Mężczyzna nieporadnie nakreślił wtedy słowa Aida Ryuto. Personel szpitala, w asyście funkcjonariuszy policji, próbował odnaleźć bliskich człowieka o takich personaliach, aby zawiadomić ich o tym, co przydarzyło się krewnemu, jednak okazało się, że Aida Ryuto, za którego podaje się pacjent, zwyczajnie nie istnieje. Postanowiono więc poczekać, aż jego stan nieco się poprawi, aby funkcjonariusze byli w stanie przeprowadzić z mężczyzną normalną rozmowę i już kilka dni później lekarze wyrazili na to zgodę. Pan Ryuto, jak będę się od tej pory o nim wypowiadać, opowiedział śledczym bardzo zawiłą historię tego, co działo się z nim przed tym, jak został odnaleziony w toalecie centrum handlowego. Twierdził, że kiedy odzyskał w szpitalu przytomność, zorientował się, że utracił pamięć i niektóre z jego wspomnień dopiero powoli do niego wracały. Co jednak ogromnie szokujące, Ryuto przyznał, że na niecały miesiąc przed odnalezieniem uciekł z domu mężczyzny, który więził go przez ostatnie kilkanaście lat. Z jego wypowiedzi wynikało, iż pamiętał, jak jechał gdzieś samochodem, a następnie, że trafił do domu nieznajomego, wysokiego, postawnego mężczyzny w wieku między 50 a 60 lat, który kazał nazywać się wujkiem. Powiedział wtedy chłopcu, że ten ma 5 lat, a jego imię to Ryuto.
Kojarzył również, że na ogrodzeniu domu, w którym owy wujek mieszkał, wisiała tabliczka z nazwiskiem Łada. Niewiadomym było jednak, dlaczego w szpitalu oszołomiony mężczyzna napisał nazwisko Ajda. W następnej kolejności opowiedział on śledczym o tym, że był przez swojego oprawcę wielokrotnie bity i wykorzystywany oraz, że w przeciągu niemalże całego swojego życia opuścił teren jego domu zaledwie kilka razy. Przykładowo pamiętał o wizycie u dentysty, kiedy miał około 15 lat. Starszy człowiek również praktycznie nigdy nie wychodził z domu, a po latach obserwacji Ryuto wydedukował, że jego praca musi być w jakiś sposób powiązana z giełdą, gdyż wujek spędzał bardzo dużo czasu przy komputerze i obserwował, jak to określił, słupki. Chłopak nigdy nie był zapisany do żadnej szkoły. Wiedzę zdobywał jedynie poprzez czytanie książek, które znajdowały się na wyposażeniu domowej biblioteczki oraz oglądanie telewizji. Pewnego dnia natrafił w jednej ze stacji na program o wykorzystywaniu dzieci i zrozumiał, że to, co owy wujek mu robi, jest złe. W tamtym momencie postanowił, że musi uciec od mężczyzny, którego krzywdzi. Wiedział, że aby przeżyć, w cudzysłowie na wolności, będzie potrzebował pieniędzy, które co jakiś czas zaczął w małych kwotach podkradać z portfela oprawcy i odkładać na czarną godzinę. Na podjęcie próby ucieczki zdecydował się w czerwcu 2014 roku, kiedy pod osłoną nocy wyszedł z domu przez okno i zwyczajnie ruszył przed siebie. Nie miał pojęcia, gdzie znajduje się, ani dokąd właściwie zmierza. Na późniejszym etapie śledztwa udało się potwierdzić, iż mężczyzna widziany był wielokrotnie w różnych miastach zlokalizowanych na terenie prefektury Aichi, czyli tej samej, w której został ostatecznie odnaleziony. Ryuto wspomina także, że któregoś dnia został napadnięty i ukradziono mu wszystkie pieniądze, jakie przy sobie posiadał, co ostatecznie prowadziło do tego, że nie miał co jeść i gdzie się zatrzymać, w związku z tym podupadł na zdrowiu i finalnie całkowicie opadł z sił. Przenieśmy się jednak 4 lata w przód, kiedy Wada Ryuto pojawił się w odcinku programu telewizyjnego, opisując swoją historię. Prowadzący program zasugerował, iż mężczyzna może być zaginionym od ponad ćwierć wieku w Shinju. Porównano zdjęcia małego chłopca ze zdjęciami pana Ryuto i trzeba przyznać, że podobieństwo między nimi jest zdecydowanie zauważalne. Po emisji programu ogólnokrajowe media ponownie zainteresowały się sprawą 5-latka z Usiku. Wszystkie gazety pisały o możliwości wystąpienia ogromnego przełomu, wyjaśniającego, co w rzeczywistości wydarzyło się w marcu 1989 roku. Państwo Matsuoka także pokładali w nowym tropie ogromne nadzieje i w porozumieniu z samym Ryuto postanowili przeprowadzić badania DNA, aby upewnić się, że młody człowiek w rzeczywistości jest ich poszukiwanym od lat dzieckiem. Niemalże wszystkie portale internetowe pisały o tajemniczym mężczyźnie liczne artykuły, w których porównywano zdjęcie Ryuto z projekcją, jak mógłby wyglądać mały Shinya w jego wieku, co spowodowało, że o sprawie zaginięcia chłopczyka dowiedziały się miliony nowych użytkowników. I to właśnie wtedy do akcji wkroczyli dobrze nam znani internetowi detektywi, których ustalenia sprawiły, że na pana Ładę społeczeństwo zaczęło patrzeć nieco mniej przychylnym okiem. Jeden z internautów był przekonany, że mężczyzna chodził z nim do jednego liceum. Odnalazł nawet szkolną księgę z fotografiami wszystkich uczniów i dołączył zdjęcie nastolatka, o którym mowa, do swojego posta. Użytkownicy momentalnie przyznali mu rację. Człowiek ten wyglądał dokładnie jak Ryuto. Jednak jak to możliwe, skoro twierdzi on, że niemal przez całe życie był więziony i nigdy nie uczęszczał do żadnej szkoły? Nieco później pewien użytkownik Twittera opublikował wpis, iż 7 lat temu Ryuto zatrudniony był u niego w sklepie spożywczym zlokalizowanym w mieście Yokkaichi na terenie prefektury Mie i nie nazywał się Wada, ani też Aida, ale Kitazawa. W odpowiedzi na ten post inny internauta podlinkował fragment nagrania programu telewizyjnego o znanej grupie idolek AKB-38 z 2013 roku, gdzie prezenter przeprowadzał krótkie wywiady z fanami obecnymi na pewnym konkretnym evencie. Według niego jedną z osób, której zadawano wtedy pytania, był właśnie Wada. Co ciekawe, podpis pod jego osobą głosił Kitazawa Nao. Dodatkowo, owy event przeprowadzany był na terenie tej samej prefektury, na której znajdował się wspomniany sklep. Śledczy powoli zaczynali gubić się w ustaleniach, jak ten człowiek w rzeczywistości się nazywa. Wada Ryuto, Aida Ryuto, Kitazawa Nao.
Ich niepewność została jednak szybko rozwiana, gdyż na numer alarmowy zadzwonił pewien starszy mężczyzna z miasta Yokkaichi, czyli tego samego, w którym znajdował się supermarket, który twierdził, że młody mężczyzna, wokół którego zrobiło się ostatnimi czasy tyle zamieszania, jest jego synem i w rzeczywistości nazywa się Kitazawa Hisashi. Co ciekawe, człowiek ten twierdził, że to nie pierwszy raz, kiedy jego syn stracił pamięć. Podobna sytuacja miała miejsce bowiem w 2013 roku. Hisashi zaginął na kilka dni, a kiedy go odnaleziono, miał problem z przypomnieniem sobie czegokolwiek, co miało miejsce w przeciągu kilku ostatnich lat. Rodzice zapewnili mu więc odpowiednie leczenie i po jakimś czasie udało mu się odzyskać większość utraconych wspomnień. Biorąc pod uwagę wcześniejsze ustalenia, od razu zlecono wykonanie testów DNA, które ostatecznie potwierdziły, że Wada Ryuto to tak naprawdę 25-letni Kitazawa Hisashi, pochodzący z miasta Yokkaichi w prefekturze Mie. Na dzień dzisiejszy nie jest jasne, co tak właściwie wydarzyło się w tym jakże zawiłym przypadku. Większość internautów spekuluje, iż Kitazawa specjalnie zachowywał się w ten sposób, ponieważ desperacko chciał zwrócić na siebie uwagę, potrzebował atencji lub też cierpi na jakąś chorobę psychiczną. Być może w przyszłości informacje na ten temat przedostaną się do mediów, postaram się wtedy zaktualizować dzisiejszy odcinek. Wracając jednak do rodziny Mitsunori. Rodzice Shinji byli załamani, kiedy okazało się, że prawda o pochodzeniu Ryuto jest zupełnie inna niż oczekiwano. Wyniki badań DNA, które wykazały oczywiście brak pokrewieństwa, spowodowały, iż kolejny raz utracili cenną nadzieję na powrót ich syna do domu, jak poinformował na swoim profilu na Twitterze pan Masanobu. Małżeństwo nie zamierza się jednak poddać i cały czas czynnie prowadzi kampanię w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie nurtujące ich od 33 lat. Niestety, pomimo gorączkowych poszukiwań, Shinya Matsuoka wciąż nie został odnaleziony. Ani on sam, ani też jego szczątki. Na temat tego, co wydarzyło się przez lata, powstawały liczne teorie. Od tych przyziemnych, że Shinya mógł oddalić się na moment i zgubić drogę powrotną, lub też wpadł do jakiejś dziury, czy też studzienki i w taki sposób zakończył swoje życie, do tych bardziej skomplikowanych, takich jak porwanie chłopca przez wysłanników z Korei Północnej. Jeżeli mam być szczera, według mnie najbardziej prawdopodobną opcją jest ta, iż 5-latek został uprowadzony. Przekonuje mnie do tego podejrzany telefon od rzekomej matki Nakamury Mariko. Na samym początku odcinka wspominałam Wam, że chłopiec był bardzo rezolutny i znał na pamięć numery do rodziców oraz adres domu, w którym zamieszkiwali. Jest więc wysoce prawdopodobne, że wiedział również, do jakiego przedszkola i jakiej grupy uczęszcza jego siostra i mógł te informacje przekazać nieświadomie swojemu porywaczowi, który następnie postanowił wykorzystać je do zdobycia zaufania matki dziecka, aby dowiedzieć się, kiedy rodzina opuszcza miasto. Raczej była to osoba, która zamieszkuje w okolicy. Możliwe, że porwania dokonał jakiś zwyrodnialec z zamiarem wykorzystania, aczkolwiek jeżeli tak było, to dlaczego dzwoniąco była kobieta? Dajcie znać w komentarzach, co według Was stało się z 5-latkiem. Żyje sobie gdzieś nieświadomy swojego pochodzenia? Czy też powinniśmy raczej liczyć na to, że pewnego dnia jakaś przypadkowa osoba odnajdzie w lesie jego kości? Miejmy nadzieję, że jednak to pierwsze. Cześć! Z tej strony Shinami z kanału Japonia w ramionach zbrodni. Witam serdecznie wszystkich, którzy zdecydowali się wysłuchać dzisiejszego odcinka z serii Kotae Nashi, pomimo iż sprawy, które w niej prezentuję, nie doczekały się do dnia dzisiejszego swojego rozwiązania. Niemniej jednak uważam, że tego typu przypadki również są interesujące. Osobiście to uczucie niepewności, które po nich pozostaje, odbieram jako zaletę. Chciałabym również wykorzystać mój dzisiejszy czas antenowy na specjalne pozdrowienia dla mojej specjalnej patronki Katarzyny K., bo nie dość, że zdecydowała się w naprawdę dużym stopniu wyróżnić akurat mój kanał, to miałyśmy dodatkowo również okazję powymieniać między sobą kilka maili w nieco odmiennej od kryminalnej tematyce i okazało się, że prywatnie jest ona naprawdę przemiłą i empatyczną osobą. I to właśnie jest jedna z większych, powiedzmy, pobocznych zalet prowadzenia kanału na YouTube. Poznawanie ciekawych ludzi, z którymi można luźno pogadać także na tematy niezwiązane z morderstwami czy zaginięciami. A w dzisiejszym kąciku wiedzy chciałabym opowiedzieć Wam o pewnej ciekawostce związanej z miastem Ushiku, czyli tym, w którym rodzina Mitsunori zamieszkiwała na co dzień. Otóż w
tym niespełna 85-tysięcznym miasteczku znajduje się jeden z największych na świecie posągów Buddy. Usiku Daibutsu, bo taką nazwę nosi ogromna podobizna Amitaba, Buddy nieograniczonego światła, mierzy wraz z podstawą oraz kwiatem lotosu niemalże 120 metrów, co porównać można do wysokości 38-piętrowego budynku. Waży ona ponad 4000 ton. Budowa kolosa zakończyła się w 1993 roku. Został on wykonany z brązu oraz stalowych ram, służących jako podparcie konstrukcji. Wewnątrz dla zwiedzających dostępne jest łącznie 5 poziomów, a specjalnie przystosowana winda łączy 3 dolne z 2 górnymi. Trasa zwiedzania rozpoczyna się na samym dole, gdzie można rzekomo doświadczyć konceptualnego pokazu światła emanującego od Buddy. Następnie odwiedzający wjeżdżają na taras widokowy znajdujący się na wysokości 85 metrów. To tutaj, według opisu, spoczywają niektóre cząstki Buddy, a wąskie szklane okna zapewniają, jak możemy się domyślać, widok zapierający dech w piersiach. Widać stamtąd podobno nawet sławną, oddaloną o około 60 km wieżę telewizyjną Tokyo Skytree. Piętro niżej znajduje się mały sklep z pamiątkami, skąd następnie zwiedzający zjeżdżają windą około 70 metrów w dół na poziom trzeci, gdzie umieszczono imponujące złote sanktuarium zawierające około 3400 posągów Buddy. Muszę przyznać, że na zdjęciach wygląda ono dość bogato. Zaraz obok samego pomnika znajduje się rozległy park, na którego terenie rośnie ponad setka drzew wiśniowych, które zakwitają na przełomie marca i kwietnia, co na których zdjęciach wygląda naprawdę przepięknie. Jakby ogromny posąg unosił się na puchatej, różowej chmurce. Na dziś to tyle, kochani. Cieszę się, że ponownie wpadliście dziś na mój kanał, a jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to witam Was serdecznie i zachęcam do dołączenia do naszego skromnego grona sympatyków spraw kryminalnych z kraju kwitnącej wiśni. Mocno ściskam wszystkich moich kochanych patronów i do usłyszenia za tydzień. Matane, bye bye!